Od tygodnia mieszkańcy powiatu tczewskiego nie muszą już jeździć po paszport do Gdańska. Biuro paszportowe w tczewskim starostwie znów działa i jest obsługiwane nie przez jednego, a przez dwóch pracowników. Przypomnijmy, że terenowy punkt paszportowy w Tczewie był zamknięty od początku maja z powodu przedłużającej się nieobecności jedynego pracownika. Za działalność tej jednostki odpowiadał Pomorski Urząd Wojewódzki, jednak tczewskie starostwo postanowiło odciążyć w tym zakresie wojewodę. Rada Powiatu Tczewskiego przyjęła uchwałę o możliwości właśnie przejęcia tych zadań paszportowych. To otworzyło furtkę do dalszych działań, czyli do podpisania porozumienia z wojewodą pomorskim. Wojewoda pomorski zgodził się na to, aby zadania punktu paszportowego w Tczewie przejęło Starostwo Powiatowe w Tczewie. Od czwartku punkt działa już u nas w naszym budynku na nowo. Poprzednio paszporty w Tczewie wydawała tylko jedna osoba. Nowy punkt działa w taki sposób, by w przypadku zwolnienia lekarskiego lub urlopu pracownika tczewianie nadal mogli z punktu korzystać. Są dwie osoby przy dwóch stanowiskach, co powinno w przyszłości wyeliminować jakokolwiek możliwość tego, aby punkt był nieczynny. Pracownicy nowego biura paszportowego zapewniają, że procedura wyrobienia tego dokumentu nie jest skomplikowana. Do wyrobienia paszportu potrzebujemy nowy wniosek paszportowy. Są to nowe wnioski paszportowe, które są ważne od lipca tego roku. Wypełniamy wniosek paszportowy. W chwili obecnej potrzebujemy jedno zdjęcie paszportowe. Przynosimy wniosek, tak jak mówiłem, jedno zdjęcie o wymiarach 35x45 mm. Przynosimy, jeżeli posiadamy paszport ważny. To jest bardzo ważne, żeby przynieść paszport ważny. Oczywiście dowód osobisty aktualny i dokonujemy opłatę. Opłatę dokonujemy w kasie urzędu lub możemy też dokonać tej opłaty przelewem ze swojego konta. Opłaty są w zależności. Opłata podstawowa wynosi około 140-140 zł. Są również ulgi. Czas oczekiwania jest do 30 dni. W nagłych wypadkach można złożyć paszport w Gdańsku. Tam jest czas oczekiwania do 2 tygodni. Paszport w tej chwili jest biometryczny, czyli potrzebujemy do biometrii zdjęcie osoby składającej wniosek i potrzebujemy również odciski palców. Pobieramy odciski palców przy składaniu wniosku. I tak samo przy wydawaniu paszportu potwierdzamy tożsamość osoby z odciskami palców. Nowi pracownicy apelują do mieszkańców powiatu tczewskiego o odebranie zaległych paszportów. Mamy tutaj około 300 paszportów do wydania. To są paszporty, które leżą czasami po 2, po 3 lata. I apelujemy, żeby po prostu przypomnieć sobie, kto składał wniosek o ten paszport. Zapraszamy do nas, te paszporty są u nas obecnie, można je odbierać. Te paszporty, które były składane w Tczewie, można je u nas w Tczewie odbierać. Biuro paszportowe jest czynne od poniedziałku do piątku. W wyniku porozumienia z wojewodą jednego pracownika opłaca Pomorski Urząd Wojewódzki, a drugiego tczewskie starostwo.